Cześć, jestem Klaudiota Kanano i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W większości gniazdek, oprócz dwóch otworów, występuje także bolec, który przewodnikiem jest połączony z ziemią. W dostępnych źródłach informacji poszukaj, dlaczego stosuje się takie rozwiązanie i wyjaśnij, na jakiej zasadzie ono działa. No to zaczynamy od tego, że bolec w takim gniazdku elektrycznym roli, pełni rolę uziemienia. Co to znaczy, że zabezpiecza nas. Czyli użytkowników takiego gniazdka przed porażeniem prądem. Bo trzeba pamiętać, że jak my coś podłączamy do urządzenia, to w gniazdku może nagromadzić nam się nadmiar ładunków z różnych przyczyn. I wtedy to nasze uziemienie to zabezpiecza i odprowadza te ładunki do ziemi. Tak? I ważne jest to, że gdyby doszło do porażenia człowieka tym prądem elektrycznym, który mamy w tym gniazdku, to ze względu na mniejszą oporność przewodu uziemiającego niż oporność ciała ludzkiego, większy prąd elektryczny popłynie właśnie przez ten bolec, czyli przez ten przewód uziemiający, niż przez ciało człowieka. Dlatego stosuje się go, aby zwiększyć bezpieczeństwo obsługi instalacji elektrycznej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!